15 czerwca 1794 roku żołnierze pruscy weszli do Krakowa. Niedługo później komendant miasta rozpoczął korespondencję z Berlinem w sprawie dalszych losów wyposażenia rezydencji królów polskich. Rozkazem króla pruskiego miał w tajemnicy przekazać skarbiec koronny tajnemu radcy, który miał zabezpieczyć jego transport przez Śląsk do Berlina. Kosztowności wywieziono w nocy z 3 na 4 października 1795. Sprowadzony przez Prusaków ślusarz wyłamał zamki w drzwiach komnat skarbca, a następnie otworzył wszystkie skrzynie. Skradziono precjoza i klejnoty koronne, pozostawiając to, co nie miało wartości kruszcowej. Insygnia koronacyjne przewieziono do Berlina, gdzie stały się częścią skarbca Hohenzollernów. Po przegranej wojnie z cesarzem Napoleonem I, zbankrutowany król pruski kazał rozbić i przetopić polskie regalie królewskie. W 1811 przeprowadzono w Królewcu ich komisyjne zniszczenie. Z pozyskanego złota i srebra wybito monety.